Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl. Dziś w towarzystwie Asusa Zenfone 5. Piąteczka właśnie wjechała do nas na testy, a zatem zapraszam Was na przejrzenie zawartości opakowania i takie pierwsze wstępne wrażenia, jakie wzbudza ten smartfon. Popatrzmy zatem, cóż kryje to raczej skromne, ciemne opakowanie. Na początek kopertka. Zajrzymy za chwilę. Potem telefon. No też obejrzymy za chwilę, potrzymam Was w niepewności, a my jeszcze zajrzymy tu pod ten dekierek. Aha, zasilacz, przewód USB i słuchawki. No dobra, to zacznijmy od tych słuchawek. Słuchaweczki są dokanałowe. Wyglądają całkiem przyzwoicie, chociaż powiem szczerze, są niezwykle lekkie. Nie wiem, zaskoczyły mnie swoją lekkością. Pewnie się będzie je wygodnie nosić. No a jak grają... Dobra, przekonamy się. Wyglądają całkiem przyzwoicie, jak na zestaw fabryczny. Ja jeszcze dla porządku dodam, że na przewodzie jest tylko klawisz do obsługi połączeń, ewentualnie pauzowania i wznawiania odtwarzania muzyki. Jeżeli ktokolwiek z Was był ciekaw, co jest w kopercie, no to już Wam mówię. Igła do otwierania gniazda. No, oczywiście tam instrukcje, te inne szpargały i silikonowy pokrowiec. Słuchajcie. Straszna moda, bardzo fajna moda, rozpętała się. To jest trzeci w ostatnich tygodniach, dobrze liczę, trzeci lub czwarty smartfon, który testuję i który ma do kompletu dołączony silikonowy pokrowiec, który pozwala na ochronę urządzenia od razu natychmiast po zakupie. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo pochwalam ten ruch. No to obejrzyjmy tego całego Zenka. Co prawda już go razem oglądaliśmy, jeżeli śledzicie nasz kanał, to byliśmy na premierze w Barcelonie i tam już mogliśmy ten telefon obejrzeć i trochę Wam o nim opowiadaliśmy. No ale tak naprawdę testujemy go dopiero teraz. Ekran z noczem i wąską ramką. I metalowa rameczka. I tafla szkła z tyłu z charakterystycznym, koncentrycznym wzorem. To taki znak rozpoznawczy Asusa. No niestety ten śliczny tył będzie się dosyć szybko i łatwo brudził. No jak to w szklanym telefonie. No cóż, ten pokrowiec chyba nie jest dodawany bez powodu i ja chyba go założę, bo nie mam ochoty czyścić co chwilę telefonu, chociaż przyznam, że bez pokrowca prezentuje się naprawdę zabójczo. No ale to już widziałem w poprzednich Zenfonach i strasznie mi się ten koncentryczny efekt wokół czytnika linii papilarnych podobał. No dobra, ale patrzmy dalej. Jest czytnik, jest podwójny aparat, jest logo. No na tyle jakiegoś strasznego, wielkiego zaskoczenia nie ma. To jeszcze zobaczmy, co znajdziemy na bokach obudowy. Prawy bok to klawisze włącznika i głośności. Standardowo położone, zero zaskoczenia. Znów. Stare, sprawdzone, przyzwoite wzorce. Ok, jedziemy dalej. Lewy bok. No na lewym boku gniazdo kart. Zajrzymy tam za momencik. Jest też mikrofon dodatkowy, zapewne odpowiadający m.in. za redukcję szumów otoczenia, no i za zapis wideo. Górna ścianka, właściwie czysta, jest też tylko kolejny z otworków na kolejny mikrofon. I dół telefonu, no tu się dzieje najwięcej. USB-C, jeszcze jeden mikrofon, wyjście mini jack, no i pojedynczy głośnik na dole. Drugi z głośników mamy tutaj oczywiście nad ekranem, w towarzystwie kamerki, a to wszystko we wcięciu notch. No to zajrzyjmy jeszcze do gniazdka na karty w takim razie. No i niestety, moi drodzy, jak widzimy, slot jest hybrydowy. Czyli albo możemy umieścić w nim dwie karty SIM, albo jedną kartę SIM, a w tym gnieździe zewnętrznym, zamiast drugiej SIM, możemy umieścić kartę pamięci. Ekran Zenfona 5 chwaliłem już podczas premiery w Barcelonie. Wtedy zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. No,
To trzeba też pochwalić producenta za sprytne dobranie tapety prezentującej dobitnie walory wyświetlacza. Wyświetlacz jest jasny. Sprawdziłem go chwilę temu w jasnym świetle słonecznym i dał radę. Ma podbicie kolorów, ma układ, który pozwala regulować balans barw, dostosowywać go do naszych potrzeb. Ma też naturalnie filtr światła niebieskiego. A co w oprogramowaniu? Zobaczmy, co Asus daje nam na start. Jak widzicie, Asus dość mocno odchudził swoją nakładkę. Nie ma już masy różnych, rozmaitych, dodatkowych aplikacji. Są te, które i tak byśmy pobrali. Facebook, Messenger, Instagram. Każdy tego praktycznie używa, przynajmniej każdy, kogo znam. Z dodatków takich fabrycznych, które zwykle nie występują w telefonach, mamy apkę do motywów, czyli możemy sobie zmienić wystrój telefonu. Mamy Selfie Master, to jest taka apka z upiększaniem, z tworzeniem kolaży. Od taki dodatkowy element pozwalający na ubarwienie naszych selfiaczków i dodanie jeszcze animowanych emotek. Co potem z tym zrobimy, to już nasza sprawa. Jest jeszcze apka Mobilny Manager, taka do optymalizacji, do zarządzania telefonem, do konserwacji systemu, usuwania zbędnych aplikacji, oczyszczania pamięci itd. W telefonie znajdziemy ponadto parę gestów, czy to sterowanych za pomocą czytnika linii papilarnych, czy za pomocą poruszania telefonem. No ale w zasadzie to już było, to już znamy, także nic tu zaskakującego. Od takie proste, przydatne rzeczy. Jest tryb obsługi jedną ręką, jest tryb przełączania się na interfejs dziecięcy albo uproszczony, ułatwiony. Mamy również możliwość klonowania aplikacji i naturalnie pracy na podzielonym ekranie. Interfejs umożliwia jeszcze zmianę układu przycisków systemowych na dole i zamaskowanie notcha dla tych, którzy go nie lubią. Zenfone 5 wzbudził we mnie raczej pozytywne odczucia. Fajnie leży w ręku. Dosyć szybko, przynajmniej na razie, pracuje. Ma fajny wyświetlacz. Ładnie wygląda. No niestety, trochę się brudzi. I to jest dokuczliwy mankament dla estetów. Ale dla nieestetów to im będzie wszystko jedno. I jakoś tak, powiem wam szczerze, pałam dziwną sympatią do tego telefonu. Nie wiem dlaczego. Na pewno ocenię go obiektywnie. Jeżeli będzie miał jakieś mankamenty, to wam o nich powiem w recenzji. Ale tak na razie, to tak polubiłem go od pierwszego użycia, poza tym, że wkurza mnie to, jak się bardzo szybko palcuje. I to tyle pierwszych wrażeń z Asusem Zenfone 5. Na pełną recenzję zapraszam za mniej więcej 3-4 tygodnie. Poczekacie, co? To do zobaczenia. Cześć.